Siema, hejo, słuchajcie, noc jest. Ja przyjechałem do studia moją szmatą. Zaraz ją muszę wyłączyć. Obiektyw słabo łapię, no bo jest faktycznie ciemno. Jestem w centrum Kajo, muszę wam powiedzieć. Jestem w centrum Kajo i przyjechałem tutaj nagrywać. Przyjechałem nagrywać ogólnopolskiego live'a, nie tylko na kanał Blegobco, ale ogólnopolskiego live'a. A tematem dzisiaj będzie, zaraz wam pokażę. Dzień dobry, a to będzie temat tego live'a. No, to jest nagrywa się. No, zawsze się nagrywa. Taka, no, może, no. Na kartę masz? Siema, Dominika. Cześć, Bleku. Siema. Co u ciebie słychać? Wszystko w porządku. O czym dzisiaj rozmawiamy? A teraz to u kogo jest? Teraz to prowadzi. Ja. Dzisiaj będziemy rozmawiać o najpopularniejszym dirt bike'u w Polsce marki Kajo, model K2 Enduro. A przede wszystkim, że można go kupić na raty. Na raty, nawet u Bleka. U każdego dealera. I u Bleka też. Dostępny od ręki. Tak. Co o nim powiesz dobrego? Jeździło u nas około roku i ja i koledzy moi są z tego zadowoleni, tak? No, wszyscy tak, jeździli, wszystko udokumentowane jest u mnie na kanale, na filmikach. Bez żadnej ściemy. Małe spalanie, niska waga, duża moc. Zgrabna konstrukcja. Zgrabna. Faktyczne 21 koni. Aluminiowe felgi, dobre opony na początek, miękkie plastiki. Tu teraz jeszcze macie sanie tutaj w kierowniku, nie przy gaźniku. W ogóle jest troszkę pozmieniane, takie lifty przyszły. No i po prostu, no, kto zna K2, to czy u kolegi był, pojeździł trochę, nie, no to... A ty jeździsz K2? Oczywiście, że tak. No, ja. Chciałam właśnie wam powiedzieć, że Kajo K2 wysokość siedzenia ma 89 cm, więc nawet dla osób wzrostu takiego jak mój, w kapeluszu, jest idealny. A ile wzrostu masz? 1,65 m. No widzisz? Czyli sięgasz normalnie do ziemi. Tak. Kajo K2 też ma możliwość delikatnego obniżenia na tak, lagach. Na lagach, tak. Więc jeżeli ktoś tam minimalnie nie dosięga, to jak najbardziej można to dostosować. A powiedz, na kole umiesz latać? Nie, na kole nie. Na kole się uczę. Tak? Ale na siedząco, na stojąco? Na siedząco. To spróbuj sobie na stojąco. A ty w Bleku jeździsz na kole? Jeżdżę. Zazdroszczę. No. Tylko latam na kole. Także polecam wam K2, znacie mnie od wielu lat i K2 to jest K2 po prostu. Kajo. Kajo K2 Enduro. Tak. Dostępny jest u Bleka od ręki. Tak. To nara, hejos. To ja cię nauczę teraz jeszcze jeździć na tym kole. Słuchaj, jak chcesz się nauczyć jeździć na kole, to na siedząco... Ściągamy go ze stołka? Pierw sobie, no. Ściągamy. Ale to... Dacie radę przytrzymać? Nie wiem. To będą tylko testy. Czyli jak mi go przytrzymasz? Tu lekko? Przytrzymasz? Za kierownik? Tu z tej strony tylko. Tak. Dobra. Czy masz? Trzymam. Patrz sobie. Nie trzymam. Na stojąco, nie? Złap sobie tak tutaj motor. Kolejkami. Tak. Dwójeczka, ale mocno, nie? Mocno, mocno. I próbuj sobie na stojąco. Jest. I lekko gaz. No, bez sprzęgła, bez niczego. Próbować go podrywać do góry. Czyli jego moc po prostu oderwie go stała od ziemi. Tak, tak. A na przykład jak będziesz chciała na koło, dwójka. Tu musisz się trochę na pewno do tyłu wysunąć. Obciążyć tył. No, lekko gaz, próbować, ale trzymać go równo. I w jednym momencie przećwiczyć sobie kompresję. Mhm. I w tym momencie jak robisz kompresję, puszcza sprzęgło. Na równym gazie. Na sucho też spróbuj, zobacz, czy pozycja ma dobrą. Ej. Ale kto? Dominika, czy na motorze pozycję, czy dobrze będzie trzymać? Aha, no dobra, no to siadaj. Zobaczymy, czy masz dobrą pozycję. Tylko trzymaj jej ten motocykl, bo ona cię trzymała. Dobra. A nawet dosięgam do ziemi. No.
No. Dziękuję bardzo za szybkie szkolenie. No. Mam nadzieję, że ale możesz sobie, się uda. Ale możesz sobie jeszcze, żeby tak się nie przestraszyć, to na początek nogę na hamulec, nie? Tu sobie wbijesz jedynkę i próbować go tak lekko, tu. Tu równogaz, lekko, niedużo, lekko i sobie puszczać tak lekko, pach, pach i skompresować, pach, 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 pach. W sensie, że opis w piachu. No tak, zawsze miękczejsze lądowanie. Tak, ale jeszcze zakopać trochę koło. Żeby go odchylić. No i żeby sobie popróbować, jak to idzie, jak to jest ten przechył, nie? Ale na tym stojąco, no to też, nie? I polecam naukę stójki, nie? To są lekcje, których tylko Bregowsa daje. Umówię się na szkolenie. Dobra. Hejos! Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.